doczekaliśmy się wreszcie po czterokrotnym przełożeniu ligi. Mamy wreszcie w sobotę nasz pierwszy mecz, inaugurację sezonu. Mamy wszystko dopięte, karnety się fajnie sprzedają. Sprzedajemy bilety u nas w klubie oraz w sklepach w Opolu i w Tarnowie Opolskim. Będzie przedsprzedaż tak samo przed meczem w sobotę. Będzie jeszcze można te bilety, które zostaną, będzie jeszcze można zakupić. Tylko 25% możliwości, to oznacza ilu kibiców będzie mogło wejść na mecz? Tylko 25%, to jest 980 osób łącznie z karnetami. Tyle będzie mogło wejść na stadion. Panie prezesie, a jeśli chodzi o wymogi organizacyjne, regulaminowe, co nowego w tym sezonie? Jest to samo, co w tamtym roku. My mamy dzisiaj badania dla 60 osób funkcyjnych i zawodnicy. Mamy o 15 badanie, przyjeżdża firma Loma i będą wszyscy zawodnicy funkcyjni i mechanicy badani. Czyli testy, no a później test na torze. Pierwszy mecz z Poznaniem, to zawsze, jak to się mówi, trochę drgania jest, chociaż mówi się, że jesteście faworytem. Nie do końca. Ja myślę, Poznań też nie jest taką słabą drużyną. My jak najbardziej tutaj będziemy chcieli pokazać się jak z najlepszej strony. Czy klub rzeczywiście jest w tej chwili w dobrej takiej kondycji, że możemy powiedzieć i być spokojni o cały sezon? Jak najbardziej będziemy szukać dalej sponsorów. Jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej sponsorów do nas dołączyli. Największym sponsorem jest kibic, który przyjdzie na stadion i kupi bilet. To jest dla nas jeden z największych sponsorów, tak? Bo te 30% budżetu jest wkalkulowane w kibica. Dlatego nie jedziemy dla nas, dla siebie, jedziemy dla kibiców, dlatego że ten sezon tak się późno rozpoczął. Ja mówię, jest to zasługa GKS-Rzetu, że poczekali do końca, tak jak myśmy proponowali od samego początku, żeby ligę przełożyć o przynajmniej te 2-3 tygodnie, żeby mogli jechać z kibicami.